Witam serdecznie z tej strony Daniel. Zapraszam Was na mój kanał nowy oraz na Instagrama. Dzisiaj mamy JTM. Kurde, to kończ wers. Tako, nie, Kiso, Luszka. Kiedyś nie miałem teraz. Zaraz będą grali chłopaki. Mamy aktualnie, ja aktualnie bawię się w matę podczas tego teledysku Biblioteka Trap, bo gestykuluję jak ujebany. Zapraszam Was jeszcze do subskrybowania tego kanału, ponieważ będzie Daily Challenge 7 dni z rzędu, odcinki i z okazji 10 tysięcy to będzie specjalnie dla Was. 90! Nie przedłużajmy i zapraszamy chłopaków do odcinka. Witam Was panowie, w dzisiejszym odcinku będziecie dokańczać wersy Kizo. Wow, dobrze mi mówisz, bo nie wiedziałem. Odpowiemy sobie na pytanie, które od wieków męczy słuchaczy rapu. O czym rapował Kizo zanim miał? Dobra, to lecimy. Tu aktualnie jak ja pokazuję, podpiszesz to wielkim napisem cringe. Także zapraszamy Was na nasze Instagramy. Raz, dwa, trzy. Najlepsze Instagramy na świecie. Tak więc pierwszym wersem będzie ten, który pojawił się na miniaturce, żebyśmy mieli to wstawić. Także Knoper z kokosowy. Kurwa, no Knoper z kokosowy, też na pan. Nie, kliknąć. No i dalej. Na moście wantowym. Jakim? Nie wiem, wantowym? Wantowym. Fałka palilaszka. Dobrze. Fałka to... na moście, no, fałka palilaszka. Właśnie to jest największe, to. Największa zagadka. Knoper z kokosowy, hermetyczna paczka. Na moście wantowym, fałka palilaszka. Nie no, fałka palilaczka i na moście wantowym. To teraz mini quiz. Czym jest most wantowy? Most taki podnoszony z cesie, taki o. Most jakiś w Warszawie pewnie, w Gdańsku, most w Gdańsku jakiś. No był w Gdańsku, ale po prostu co znaczy most wantowy? Potężny. Tylko, że taki kwantowy, tylko, że bez k. Ej, ale wam powiem co, nie? No. Mi się to podobało, bo on tak mówi do miniaturki, no to wiadomo, że kto pierwszy osoba, że metyczna paczkę. Ja na ten to mówię, kto pierwszy kliknie, oni tak siedzą. No. Ja nawet nie wiedziałem, że zaczynamy, tak? Mam klikać przycisk, ja chciałem po prostu powiedzieć. Kim jest Kizo? To ja wam powiem, czym jest most wantowy. To jest most taki podwieszany od góry. W sensie na takich linach, wiesz, metalowych. No. Niebieski Bentley. Dawaj, zajmij miejsce. Jeżeli się nudzisz, zaraz gazu dodam więcej. Wyraźnie, proszę. Co? Jeżeli się nudzisz, zaraz gazu dodam więcej. Tak jest. Niebieski Bentley, dawaj, zajmij miejsce. Jeżeli się nudzisz, zaraz gazu dodam więcej. Uwaga, nam się udało, nie miej tego za złe. Palę sobie skunę, a ty ruch twoją matkę. Jakie to powiedz? To? Jakieś pierwsze słowo? Nie pierwsze słowo, ale coś od gwieździe. Gwiazda na masce pewnie jakaś. Nie pamiętam, nie wypadło mi z głowy. Nam się udało, nie miej tego za złe. Jedyną gwiazdę jaką widzę to na masce. Dobrze, no myślałem z tą gwiazdą na masce. Nam się udało, nie miej tego za złe. Jedyną gwiazdę jaką widzę to na masce. Jestem modny na swój sposób, dresy noszę jak garnitur. Jestem modny, garnitur. Coś tam jak chcesz to po cichu. Nie pamiętam, jak wiem, że było, co jak coś chcesz, to po cichu. No niestety, Konrad, znowu coś tam ci świtało, ale to było ze mną zrobić interesy, ale jak coś, to po cichu. Jestem modny na swój sposób, dresy noszę jak garnitur, ze mną zrobisz interesy, ale jak coś, to po cichu. Po co tak bardzo chcesz wiedzieć, jak to wygląda u nas, suko? Co? Z czego to jest? Twoja stara pali bata, a my lecimy tu na grubo. Z czego to jest? Nie? Żeby udawać, że cokolwiek wiem, to po prostu wymyślam jakieś losowe wersy. Ja tak dawno słuchałem tego utworu, dzisiaj słuchałem, ale nie pamiętam jak to szło. No dobra, to nie będziemy przedłużać. Znasz przecież moje numery, ja na nich nikogo nie robię w bambuko. Po co tak bardzo chcesz wiedzieć, jak to wygląda u nas, suko? Masz przecież moje numery, ja na nich nikogo nie robię w bambuko. Lecimy z tymi łatwiejszymi, uwaga. Fani krzyczą, że jesteśmy fajni. Fani krzyczą, że jesteśmy fajni. Ja chcę mieć tylko jej ciało w sypialni. Masz punkt, a dokładnie tam jest: ja chcę mieć już jej ciało w sypialni. Fani krzyczą, że jesteśmy fajni. Ja chcę mieć już jej ciało w sypialni. Za oknem wczoraj na nim tylko smugi. Ja leżę w rzadku na 42. Dobrze. Przecież oni ogarniamy, nie wiedzą co się dzieje, oni totalnie nie wiedzą jakie to są wersy. A, Rejka nam przyślizg, oj zapomniałem Bieczku. Za oknem wczoraj na nim tylko smugi. Ja leżę w rzadku na 42. Tutaj panuje testosteron. Czego to było? Aperol. Tutaj panuje testosteron. Tańczę na róże i piję aperol. Nie. Tak samo jak na osiedlach coś tam w Iquatro. Nie, to było wcześniej. Tutaj panuje testosteron. Tutaj panuje testosteron. Wum, wum. Jak to? Dobra, nie. Dobra. Tutaj panuje testosteron. Jak tak grubo żyć, kuma ci wiedzą. Tutaj panuje testosteron. Jak na grubo żyć, kumaci wiedzą. Nie jesteście kumaci ewidentnie. No nie. Ty mnie irytujesz. Ja, zobacz na moich
kolegów. Pobratyńców, wow. Stołu. Nie ma tego złego nawet kiedy psy mnie skuły. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nie. Z czego to jest serio? Proszę, z czego? Z Rover Joint Love. No właśnie, z Rover, no właśnie. A, no to ja nie znam. No, ja kurde, czekaj, Rover właśnie tego. To bardzo znałem. Patrzę na moje muskuły. Nie pamiętam roweru. To dawno się w wagonu nie słuchałem. Bo mam na koncertach tłumy lacha na zarzuty. Nie ma tego złego nawet kiedy psy mnie skuły. Bo mam na koncertach tłumy lacha na zarzuty. W sumie jak dupy płacę rachunki i to nie małe. Patrzę na ruchy, żeby ich pić, kupuję Pradę. Tak jest. W sumie jak dupy, płacę rachunki i to nie małe. Patrzę na ruchy, żeby ich wkurwić, kupuję Pradę. Nie rzucaj tekstów, że brak hajsu i kizo ratuj. Kizo ratuj, dwosiana dla wieśniaków. Z czego to jest? Zabieram to. No czemu? Najbardziej pocale. Bo nie. Bo wymyślasz sobie wersję. No ale nie wiem, w sumie tutaj wiesz. Nie. Myślę, to jest po prostu strażnik śmieszności odcinka. O, plus dwa, dobrze. Hashtag klap klap dla Daniela, co to zrobił. Właśnie, nie mam. O klaskę, klap klap. Masz ostatnią szansę. Nie oddaję mi się. Jakie jest takie słowo na... Wcześniej nie wiedziałeś na przykład interesy. Że ze mną zrobisz interesy, ale jak coś to po cichu. A jakie jest takie słowo bliskoznaczne do interesy? Bliskoznaczne? No. Deal, biznes. Nie, nie. O. Biznesy? No, biznes. I kizo ratuj. W tym biznesie ja dla ciebie nie widzę etapu. Dobrze. Za pierwszym. Nie rzucaj tekstów, że brak hajsu i kizo ratuj. W tym biznesie ja dla ciebie nie widzę etatu. Zwyczaj cisnę, głowa pracuje tu jak Zidan. Tak, Zidan. U nas projekty epickie są jak perski dywan. Dobra, uznam ci to. A co tam było? Efektem są projekty epickie jak perski dywan. Nasze hity, twoje, szybko. Zwyczaj cisnę, głowa pracuje tu jak Zidan. Efektem są projekty epickie jak perski dywan. Teraz mój faworyt. Czekoladka leży roztopiona. No Slaki Pancho. No. Ona w łóżku. Fuck, zapomniałem. Czekaj. Czekoladka leży roztopiona. Ona w łóżku czeka napalona, czy jakoś tak. Nie no, co to za ona w łóżku, czemu ty? No ale napalona, ty gadasz? No bo o samym sobie to jest napalona raczej. Nie, dobra, skata jest, no nie dobra. Jest jednak ona w łóżku. Nie. Czekaj, nie wiem, na końcu jest jakaś góra śniegowa, kurwa, czy co? Nie góra. Nie góra? Pora? Nie. Z czego jest bałwan zrobiony? Ze śniegu. No a dokładniej? No z tego, tak, kula. No. U nas na stole leży kula śniegowa. Bez leży. U nas na stole kula śniegowa. No i dobrze! Za pierwszym! Dobrze! U nas na stole kula śniegowa. Czekoladka leży roztopiona. U nas na stole kula śniegowa. Nie, dobra, okej, zmieniam jednak mojego faworyta. To jest mój faworyt. No. Trzecie solo wykonuje taktyczny ruch. Kubisz moje ślady w dymie, potężny buch. Potężny buch. Trzecie solo wykonuje taktyczny ruch. Gubisz moje ślady w dymie, potężny buch. Nie, to tak śmiesz, jak jest. Gubisz moje ślady w dymie, potężny buch. Dobra, uwaga, lecimy. Chill wagon nie jutu, choć tak samo znani. Za nami góra trupów, jesteśmy zawodowcami. Dobrze. Kurwa, byłby trzeci punkt, czemu tego nie pisał? Chill wagon nie jutu, choć tak samo znani. Za nami góra trupów, jesteśmy zawodowcami. Kurde, byłby zero punktów, bo bym tego pewnie nie zgadł. I kolejny wers. Tego? Zaczepia sąsiadka, że słyszała o mnie gdzieś. Jak się chce, to można spełnić każdy sen? Bez to, ale jest dobrze. Zaczepia sąsiadka, że słyszała o mnie gdzieś. Jak się chce, można spełnić każdy sen. Krętymi drogami. Jak co? Najzwierzę wątro wędrę. Co? Krętymi drogami. Na tej trasie zrozumiałem szczerze, jak poczytam wiele. Dobrze, bo to na początku to nie powiedziałeś dokładnie. A to nie krętymi. Ale to i tak był, nie, to nie był fragment wersu, który powinien zakończyć, tylko na takiej trasie zrozumiałem szczerze, jak posiadam wiele. 32 stopnie dress code to klapki. U nas kiedyś przystanki od żabki do żabki. Czego to było? Bo nie pamiętam, znam więcej. No Tijuana. Bejskitu. Dobra, a żabki masz na. Dobra, ja mam podpowiedź. No. Na co White dostaje zaproszenia, ale nigdy by nie poszedł? Na imprezy. Nie. Na imprezę White by nie poszedł. Dobra, 1000 zaproszeń na. No jak wiesz, to powiedz. No to na bankiety. No, a 32 stopnie dress code to klapki. Na bankiety wbijam jak do żabki. Wchodzę jak do żabki. Jak masz dwie identyczne rzeczy, to jakie one są? Takie same. No.
Na bankiety tak samo jak do żabki. Jest punkt! Dobrze! Ale was baitowałem tym. 32 stopnie dresko do klapki. Na bankiety tak samo jak do żabki. Drugi punkt, panowie, mamy uwaga, drugi punkt. Uwaga. Idziemy po oczy. A chyba. Całe otoczenie zatruwa krew? W żyłach. Nie. Czyli całe otoczenie zatruwa krew? Z czego to jest? Artysta z blizną. Nie pamiętam, tego nie przypomnę, nie wiem, się nie staram. W żyłach. Nikt nie wie? A mi na czole podnosi się brew? Nie, nie, pamiętam, nie, no, nie pamiętam. Całe otoczenie zatruwa krew? Żyłem w krainie nierosnących drzew. Całe otoczenie zatruwa krew? Żyłem w krainie nierosnących drzew. Kto zgarnie punkt? Dobra, czy Konrad przebije magiczne 10? Czy Viper i Rudy nie będą mieli remisu? Czy jednak ktoś z nich wybije się na drugie miejsce? To jest najłatwiejszy wers na świecie, jakbyś najgłupszy. Dla mnie tylko miasto. Gdybym go nie słyszał, to nie potrafiłbym zasnąć. Dobrze. Nie miałbym gdzie pisać, ani gdzie wydawać banknot. Dla mnie tylko miasto. Gdybym go nie słyszał, to nie potrafiłbym zasnąć. Dobra, to co, chyba kończymy ten konek. Wygrał ja z Viperem, jesteśmy przegranymi, tak jak zawsze. Także, gratuluję. Dzięki. Także dziękuję wam za oglądanie. Jeszcze raz zapraszamy na kanał. Wbijajcie na mój kanał. Tak, na kanał Daniela. Jest tam pierwszy film. Na mój! Zapraszamy was na kanał Daniela, bo będą tam vlogi, making tak. offy i tak dalej. Z tego, co się dzieje tutaj i tak dalej, i tak dalej. Także dziękujemy jeszcze raz. Hashtag clap clap. Clap clap. I żegnamy się, pa pa. Ciao.